Witam Was wszystkich. Dzisiaj chyba krótki film, w którym chcę Wam pokazać moją najnowszą pomoc wydaną przez wydawnictwo Harmonia i pokazuję ją do góry nogami. Chodzi o czytam i odpowiadam na pytania, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Tak jak już mówiłam, wydawnictwo Harmonia. I opowiem Wam mniej więcej, czym ta pozycja różni się od innych pozycji do nauki czytania. I tak właściwie jak wygląda historia tej pomocy. A więc jeśli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Dobra, czas na krótką historyjkę. Historię tego, jak te czytanki powstały, bo jest ona ważna, bo ona pokazuje właśnie, że powstały w jakimś celu. Czyli tak, kiedy ja pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami, z pewnymi trudnościami w nauce czytania, takimi większymi trudnościami, to bardzo długo jesteśmy na etapie czytania pojedynczych wyrazów. I do tego stworzyłam całą masę różnych pomocy, które możecie kupić w moim sklepie na www.tolaterapia.pl. Ale możecie też wykorzystywać jakieś swoje obrazki, możecie samodzielnie rysować, samodzielnie drukować, stworzyć do tego jakieś napisy i od cała filozofia. Więc długo jesteśmy na pojedynczych właśnie wyrazach, bo chcę, żeby dziecko przeczytało wyraz i żeby powiedziało mi, co usłyszało, czy w ogóle dziecko słyszy, co ono czyta, czy ono rozumie, co ono czyta. Później z takich pojedynczych właśnie wyrazów przechodzimy na zdania. Jeśli chodzi o zdania, to też całkiem sporo takich moich propozycji do kupienia macie w moim sklepie, powtarzam, www.tolaterapia.pl. Jest taki zestaw czytanie pierwsze zdania, jest taki zestaw czytanie zdań, jest taki zestaw życie do czytania i to wszystko to są właśnie zdania. I tam też chodziło mi o to, żeby dziecko przeczytało całe zdanie i żeby zdecydowało, do jakiego obrazka to pasuje. I te obrazki, te zdania w ogóle były bardzo podobne, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy Ewa czyta książkę, Adam czyta książkę. To jest akurat taki przykład, bo czyta zawiera dwuznak, a zazwyczaj te pierwsze pomoce do nauki czytania nie zawierają dwuznaków. Chodzi mi o to, że dziecko czytając całe zdanie i widząc, że i tu ktoś czyta, i tu ktoś czyta, to dziecko naprawdę musi się skoncentrować, musi się skupić, musi zapamiętać. I musi też dokonać wyboru. I to dla dzieci na przykład z autyzmem wcale nie jest takie łatwe. Czy Ewa to jest imię dla dziewczynki, czy to jest imię dla chłopca. No i wtedy właśnie decyduje, na którym obrazku czyta Ewa, a na którym obrazku czyta Adam. No dobra, ale mamy ze sobą już zdania i idziemy dalej. No i ja na przykład lubię korzystać z takich zwykłych elementarzy czy podręczników do nauki czytania, takie to są dla klasy pierwszej. Korzystałam z takich starych, które dostałam od dużo starszej koleżanki. Korzystałam też z tego elementarza, z którego ja się uczyłam czytać, czyli litery z Dorotką. Jeśli Was interesuje ten elementarz, to on już jest do kupienia bez żadnego problemu, można go już kupić. Natomiast w tych elementarzach jest coś takiego. Na początku te zdania są mega proste i moje dzieci z niepełnosprawnościami, czyli na przykład niepełnosprawnością intelektualną, umiarkowaną lub z autyzmem i jakąś niepełnosprawnością, to te pierwsze czytanki czytają bez problemu. No i to są fajne czytanki, że to mama, a to tata, a tam jest coś tam. Ogólnie o czymś to jest, nie? To nie jest takie oderwane od życia, o czymś to jest. Więc dziecko czyta, musi się skupić, musi zrozumieć, musi zapamiętać, mogę zadać pytania. Natomiast im więcej liter, to te czytanki są coraz dłuższe i coraz bardziej skomplikowane. I jeśli chodzi o dzieci pełnosprawne, no to jest jak najbardziej okej, no bo na tym to polega, żeby czytać coraz więcej, żeby czytać coraz bardziej trudniejsze rzeczy, coraz bardziej skomplikowane. Natomiast dla moich dzieci to jest zbyt szybki przeskok. No słuchajcie, moje dzieci to się uczą czytać nie w rok, tylko czasem to trwa naprawdę bardzo, bardzo długo. No i ja właśnie potrzebowałam czegoś krótszego, potrzebowałam jakichś historyjek, jakichś czytanek, ale krótkich, prostych. Czyli potrzebowałam czegoś, co będzie miało proste słowa, czytanki, które będą miały proste wyrazy, proste, takie 2, 3, 4, czasem 5-literowe wyrazy, co najmniej w tych początkowych czytankach, żeby te zdania były krótkie, żeby te zdania, w ogóle ten tekst, żeby był zrozumiały i żeby odnosił się do czegoś, co dzieci znają. Że nie jakaś opowieść o tym, że ktoś gdzieś pojechał metrem, kiedy na przykład moje dzieci nigdy nie jeździły metrem i nie zrozumiał tego. Nie zrozumieją. I nie zrozumieją tego. I oczywiście, że trzeba dzieciom tłumaczyć różne, nowe w ogóle słownictwo, które się pojawia w życiu, ale nie wtedy, kiedy uczymy się czytać. Ja potrzebowałam czegoś konkretnego, czegoś bardzo prostego. No i zaczęłam tworzyć sama takie czytanki. Były one w moim sklepie i one się sprawdzały zarówno Wam, jak i mnie. I pomyślałam, że czegoś takiego właśnie trzeba na rynku, bo zazwyczaj, kiedy
Przepraszam. Bo zazwyczaj, kiedy mamy takie czytanki dla dzieci z jakimiś tam trudnościami, to one są napisane tylko i wyłącznie wielką czcionką. No a nie wszystkie dzieci potrzebują tylko wielkiej czcionki. No i one też zbyt szybko zwiększają swoją trudność. No i voilà, mamy to. Czytam i odpowiadam na pytania. I teraz wam pokażę, jak ja z nimi pracuję. Znaczy na nich pracuję, z dziećmi. Pierwsze czytanki są bardzo proste. Czytanka numer jeden to jest coś takiego, jak występuje właśnie w tych pierwszych czytankach w elementarzach dla dzieci do klasy pierwszej czy do klasy zerówkowej. Do zerówki po prostu. Widzimy, że najdłuższy wyraz to jest biały, tu mamy 5 liter. Ogólnie tekst jest bardzo krótki, bardzo prosty, bardzo zrozumiały. Czasowniki są takie zrozumiałe, stosowane na co dzień. Natomiast mamy tutaj też pytania, bo chcę wiedzieć, że moje dzieci rozumieją to, co czytają. I tutaj mamy pytania. Na przykład, jak ma na imię dziewczynka? I mamy dwie opcje. Może być tak, że dziecko najpierw przeczyta cały tekst, i później my zadajemy pytania, a dziecko ma odpowiedzieć. Ale jeśli to jest na przykład początek tej nauki czytania, to jest dopiero wstęp do takiego czytania, no powiedzmy tych krótkich czytanek, to może dziecko przeczytać pierwsze zdanie, to jest Ola, czy czyta głoskowo, czy sylabowo, czy globalnie, po prostu przeczyta pierwsze zdanie i wtedy wy pytacie, jak ma na imię dziewczynka? Ola ma kota, Ola lubi koty. Pytanie, czy dziewczynka lubi koty? No i tutaj macie takie obrazki. Tutaj na przykład jest kot, na kolejnej będą lody, na kolejnej będą osy, czy tam pszczoły, chyba osy. I można je pokolorować, czyli dziecko odpowie właściwie dobrze na pytanie, może pokolorować tego kotka, ale też, bo ja jestem jednak taka trochę ekologiczna, przynajmniej staram się, nie chcę tego kserować dla każdego dziecka, chcę po prostu dać tę książkę dziecku, chcę, żeby dziecko z tej książki czytało, no i nie chcę, żeby mi kolorowało, więc ja po prostu daję jakieś kamyczki, jakieś serduszka szklane, jakieś takie pastylki, takie wiecie, kamyczki ozdobne i dziecko sobie po prostu układa i jeśli zbierze 3, no to super, brawo. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałabym tutaj poruszyć, ale ona też jest chyba napisana we wstępie, no ale gdyby nie było, to powiem. Tak by the way, ten wstęp był dla mnie tak trudny, tak nie miałam weny, żeby tego wstępu napisać, że nawet tutaj chyba w dedykacji, tak, dzieciom, które pierwsze wyrazy czytały stolą, czyli dużo tutaj dzieci będzie i każdemu, kto wie, jak trudno było mi napisać ten wstęp. Taka jest dedykacja. No ale nieważne. Chodzi mi o to, żeby dać dzieciom poczucie sukcesu, czyli żeby dziecko zawsze poprawnie odpowiedziało na pytanie. W jaki sposób to zrobić? Czyli jeśli dziecko przeczytało cały tekst i my zadajemy mu pytania i dziecko nie odpowiada na te pytania, to wracamy do konkretnego zdania. Czyli jak ma na imię dziewczynka? No to tutaj czytamy, to jest Ola. Jak ma na imię dziewczynka? Ktoś cały czas do mnie pisze. Dziecko jeszcze raz czyta, nie wie jak odpowiedzieć, to my wskazujemy wręcz palcem. Przeczytaj tutaj, tu jest napisane, jak ona ma na imię. Ola, Ola. Czytam Ola. To jak ma na imię dziewczynka? Ola. Chodzi o to, żeby dziecko nigdy nie skończyło czytania z którymś tam niezaznaczonym tym obrazkiem, czy bez tego serduszka, czy tego kamyczka, w zależności tego, co używacie. No i kiedy widzicie te czytanki, które wam teraz pokazuję, to sobie myślicie, że tu mówiłaś, że większość pomocy dostępnych na rynku są napisane czcionką drukowaną, a ty też masz drukowaną, ale nie, bo otóż od połowy książki mamy część drugą i tam już jest dokładnie ta sama czytanka, tylko że napisana standardową czcionką, czyli Times New Roman, czyli nie jest to jakaś bezszeryfowa, nie jest to jakaś taka uproszczona, jest to najbardziej standardowa czcionka, jaka może być. I na początku mogą być problemy, mogą się mylić litery, na przykład L, na przykład często przy tej czcionce zaczynają się mylić małe A i małe E. Ale to jest okres przejściowy, no po prostu przez to musimy przejść. Gdzie możecie kupić i za ile? W Harmonii, czyli w sklepie Harmonii, tak jakby w oryginalnym miejscu. One kosztują 20 zł, także uważam, że cena jest naprawdę niska, tak jak większość pomocy Harmonii. One są w niskiej cenie, także polecam. Natomiast wiadomo, że możecie sobie wpisać, jeśli na przykład macie Allegro, to sobie możecie wpisać na Allegro, poszukać, kto to sprzedaje na Allegro i przy okazji zrobić inne zakupy za te, żeby było 45 zł i wtedy ze smartem macie zero za przesyłkę. Możecie znaleźć je w innych swoich ulubionych księgarniach internetowych i być może będą one tam tańsze.
gdzie byście nie kupili, będę po prostu Wam bardzo wdzięczna, jeśli właśnie zdecydujecie się na pracę na moich czytankach. Będzie mi miło, jeśli zrobicie zdjęcie i wyślecie na przykład mi na Instagrama, Tola Terapia Życie, albo jeśli macie Instagrama, to po prostu mnie oznaczycie, będzie mi naprawdę bardzo miło. No to tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę i zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, dlatego że powoli będę wracała do regularnego publikowania dłuższych filmów, a jeśli nie widzieliście mojego ostatniego, to zapraszam, tu gdzieś się pewnie pojawi okienko z tym filmem.